Wzruszające, co książę George powiedział na paradzie do swojej mamy, ostatnio księżna Kate, pierwszy raz po długiej nieobecności, pokazała się publicznie na Trop Pink de Color. Wyszło na jaw, jakimi słowami zwrócił się do mamy książę George. Wzruszające, jak ją wspierał. Rodzina Królewska na Tropping de Color, William, Kate, ich dzieci oraz pozostali członkowie rodziny królewskiej pojawili się na Troping de Color. To coroczne święto, które celebrowane jest z okazji urodzin monarchy Wielkiej Brytanii, zawsze 15 czerwca. Wydarzenie obejmuje paradę wojskową i pokaz sił powietrznych, a kończy się pojawieniem wszystkich członków królewskiej rodziny na balkonie pałacu Buckingham. Trooping The Color 2024 odbyło się w deszczu i podczas burzy. Atmosfera na balkonie pałacu również była nastrojowa. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, że dzieci Kate i Williama wyglądały na smutne podczas całej uroczystości. Charlotte upominała Louisa, gdy ten zaczął zachowywać się niegrzecznie publicznie. Szczególną uwagę zwracano na księcia i księżną Walii. Księżna Kate rzadko patrzyła na swojego męża, a gdy to robiła, jej spojrzenie było chłodne. Natomiast długo i z radością rozmawiała z dziećmi oraz z królem Karolem III i królową. Od soboty brytyjskie gazety pilnie śledzą każdy ruchy Kate. Nikola Hinckley, ekspertka od interpretacji mowy ciała, powiedziała Demiror, że udało jej się rozszyfrować, co księżna mówiła do swoich dzieci podczas ceremonii. Jej analizy szybko stały się głównym tematem dyskusji w mediach Wielkiej Brytanii. Zdaniem Hinki, księżna udzielała dzieciom wskazówek dotyczących ich zachowania podczas obserwowania uroczystości z balkonu pałacu. Potem zwróciła się bezpośrednio do dziewięcioletniej Charlotte. Wiadomo też, co książę George powiedział do mamy. Pięknie ją wspierał. Takie słowa powiedział książę George do mamy, w wywiadzie dla Daily Mail Juliette Sullivan, specjalistka w zakresie czytania z ruchu warg, ujawniła, co książę George mówił do swojej matki podczas uroczystej przejażdżki karocą. Uśmiechnięty chłopiec spojrzał na mamę, mówiąc: To na pewno miało związek z pierwszym od miesięcy pojawieniem się księżnej na publicznym wydarzeniu. To, jak zauważył George, sprawiło, że Brytyjczycy byli tego dnia w wyśmienitych nastrojach. Następnie machał w stronę zgromadzonej publiczności. Król również wyraził swój podziw dla organizacji parady. Uwagę skupił również książę Louis, który podczas horse Girls parade zaczął zabawiać się sznurkiem do zasłon, po czym zwrócił się do księżnej, mówiąc Spodziewalibyście się tego,